narodowe wyrosło z tradycji ludowej, narodowej i chrześcijańskiej. Było świętem jednym z pierwszych, które zorganizowany ruch ludowy podjął decyzję, żeby obchodzić. 30 maja 1930 roku Bolesław Wysłowuch, jeden z twórców programu ruchu ludowego, podjął decyzję, że chłopi muszą mieć też swoje święto. I od 31 roku zostało wpisane do dokumentów statutowych. Stało się świętem Zjednoczonego Ruchu Ludowego. Tak samo jak kolor zielony. Więc święto ludowe i kolor zielony i świętem nadziei jest jednym z najpiękniejszych świąt nie tylko chrześcijańskich, ale patriotycznych. Moi Państwo, w moim przekonaniu to święto i to, co nas łączy, to jest ruch ludowy. Polskie Stronnictwo Ludowe jest tym ugrupowaniem, które ludzi nie odpycha. Przygarnia także ludzi różnych opcji, ludzi życzliwych, ludzi dobrze życzących Polsce. To myślę, że to jest nasza generalna cecha. Jesteśmy jak rodzina. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was Raritas. Jest to wystawa przygotowana przez Dorotę Pasiak i jej zespół działu naukowego, wspierane przez Instytut Ruchu Ludowego i inne działy. Wiejski świat dawnych lat. Otóż możemy się przenieść w ten czas, kiedy chodziliśmy do szkoły podstawowej, średniej, kiedy te dobrodziejstwa motoryzacji, internetu i innych środków komunikacji jeszcze właściwie były tutaj. Mogliśmy tylko o tych nowinkach czytać w różnego rodzaju publikacjach. Jest to jakby świat, który był, odszedł, ale mamy w naszej pamięci tam i bardzo przeżywamy, kiedy jesteśmy w swojej rodzinnej wsi.